Cześć, z tej strony Jarpen. W dzisiejszym odcinku ponownie udamy się do jednego z najpopularniejszych miejsc turystycznych w Szwajcarii. Wjeżdżamy na Jungfraujoch. Miejsce to zachwalane jest przede wszystkim jako tak zwane Top of Europe, co w praktyce oznacza najwyżej położoną w Europie stację kolei zębatej z wielkim, wykutym w skale ośrodkiem turystycznym. Dziś przedstawię Wam, jakimi sposobami można się tam dostać i zapłacić nieco mniej od standardowej wysokiej ceny. Po pierwsze, należy wybrać, skąd ruszamy w podróż. Do wyboru mamy Lauterbrunnen lub Grindelwald. W tym filmie skupimy się na tym pierwszym, żeby nie mieszać niepotrzebnie informacji. Bilet można kupić wcześniej w domu lub na stacji kolejowej, gdzie czasem można spodziewać się sporych kolejek do kasy. Standardowa cena za wjazd na Jungfraujoch to niecałe 190 franków, 95 z kartą Halbtax. Niby drogo, ale po odbyciu całej wycieczki zrozumiecie, na co idzie ta cała kwota. Na oficjalnych stronach internetowych można czasem znaleźć tańsze opcje, jak choćby bilet Good Morning za 135 lub 85 franków. Okresowo można dostać przykładowo w sklepie Coop kupony rabatowe, przykładowo obniżki cen to 170 franków. W razie szczegółowych pytań o ceny zostawcie komentarz pod spodem i pamiętajcie, żeby bilet mieć zawsze przy sobie aż do końca dnia. Jadąc z Lauterbrunnen na Kleine Scheidegg sugeruję usiąść po prawej stronie patrząc do przodu pociągu i rozkoszować się widokami. Widać m.in. jak na dłoni, dokąd zmierzamy. Droga na Jungfraujoch trwa 1,5 godziny, ale po drodze przesiadamy się na stacji Kleine Scheidegg do kolejnego pociągu. W wagonach jest zwykle ścisk, a miejsca często wykupione do ostatniego wolnego. My na szczęście korzystamy z biletu Good Morning i wjeżdżamy na tyle wcześnie, że turystów głównie z Azji jest jeszcze dość mało. Na trasie z Kleine Scheidegg na Jungfraujoch pociąg zatrzymuje się przynajmniej dwa razy, z czego przy lodowym morzu warto wysiąść i popatrzeć przez okna. Stacja końcowa Jungfraujoch, 3466 metrów nad poziomem morza. Przypominam o wolniejszym chodzeniu i uważaniu na oddech z powodu rozrzedzonego powietrza. Jeśli jest Ci słabo, usiądź i poczekaj parę minut, aż organizm dojdzie do siebie. A po co jechać tak wysoko? Widoki, widoki, jeszcze raz widoki. No i tam w dole jest kolejny Scheidegg, skąd zaczęliśmy wspinaczkę na górę. Stąd, spod Jungfraujoch, jest ścieżka taka po śniegu, 45 minut w jedną stronę, czyli 1,5 godziny w obie mniej więcej, prowadząca do chaty gdzieś tam właśnie za horyzontem, nie widać jej teraz. No i tutaj trudnością jest oczywiście wysokość, na jakiej jesteśmy, jak ktoś jest nieprzyzwyczajony i wjeżdża od razu na 3,5 tysiąca, 3,700 i idzie jeszcze tam trochę wyżej, to idzie się zasapać nawet na takiej ścieżce, która jest wytyczona, utwardzona przez ratrak. No i dodatkowo jeszcze słońce, to brak wiatru to na pewno nie pomaga. Absolutnie powietrze stoi w miejscu, mimo że jesteśmy na takiej wysokości. Rekordowa prędkość wiatru zmierzona tutaj kiedyś tam ponad 200 km na godzinę, chyba jakieś 240.
Oprócz niesamowitych krajobrazów i wielu platform widokowych jest tu hotel, kilka restauracji, sklepów, lodowy pałac i mnóstwo innych możliwości bardzo szybkiego pozbycia się gotówki. Mi osobiście najbardziej spodobał się sklep Linda. Na Jungfraujoch można spędzić wiele godzin kompletnie się nie nudząc, ale w końcu trzeba opuścić to miejsce. Zjechaliśmy już pociągiem z Jungfraujoch do Kleine Scheidegg. Teraz mała przerwa. Możemy sobie połazić, porobić fajne ujęcia, takie jak to. Porobić zdjęcia, połazić po sklepach i potem będziemy zjeżdżali do Wengen i niżej do Lauterbrunnen, gdzie zakończymy wycieczkę. Oczywiście jeszcze trzeba potem powrócić samochodem do domu. A to jest taka stacja przeładunkowa. Całe mnóstwo turystów. Mam nadzieję, że zachęciłem Was do odwiedzin tego rejonu. Jeśli macie pytania odnośnie tego filmu, piszcie śmiało w komentarzach. A na dziś to by było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Krainy Jarpena. Cześć i czołem!